Elo YouTuberia, zaczynamy właśnie 16 odcinek. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Maciek, mój przyjaciel, który wiezie mnie właśnie na dworzec, gdyż jak zwykle jestem spóźniony. Jo. No i się udało, jak zwykle na styk, ale jesteśmy. Następny przystanek WWA. I ja myślałem, że jadę serca. A tymczasem wbijam w Pendolino wyjątkowo gorącej wizy. Powiem wam, youtuberia, że po takim Dubaju, taka Warszawa, jestem jak kostka lodu. Idziemy do Damiana, klasyczny powrót i widzimy się w środku, ale jest zimno, chyba jest minus miliard stopni. No i udało się, klasyczne selfie ujęcie w windzie u Damiana. W sumie u Damiana zaczęliśmy te vlogi, to był jeden z pierwszych. A teraz już 16 odcinek, ale to szybko leci. Jeszcze tylko wyświetleń, jakby było trochę więcej, by było ekstra. Siema, siema! Siema, siema! To znowu! Witam po raz drugi. Yo, youtuberia, byliśmy przed chwilą przy klasycznej klatce schodowej, na którym fotografowie i filmowcy tworzą swoje materiały. Teoretycznie powinniśmy mieć tam pozwolenie i chcieliśmy tam zadzwonić, ale dziś sobota, nikt nie odebrał. Więc wyszliśmy tam ukradkiem. No i zdjęcie możecie zobaczyć teraz. I teraz. Mega spocik, polecamy. Kolnijcie tam, przedzwońcie wcześniej, jak będziecie chcieli pocykać foty. My byśmy tak zrobili. Teraz jedziemy jeść sałatę i oliwki. Teraz śmigamy do centrum, spotkać się z Aniulą. Wyjeżdżamy na shopping. Jest bonbon małe. Jest Iona. Ja mogę powiedzieć, kto to jest. Elo, elo! To jest Magda, Marta. To jest nasza... Magda, wszystko jedno. Wszystko jedno, nieważne. Marta, Magda, jedno i to samo. To jest nasza współlokatorka z Bondi, bitch. Tak jest, to ja. Moment. Tak jest. To jest gwiazda medycyny, gwiazda filmu, gwiazda Hollywood oraz gwiazda piosenki. Aktorski. No tak, to ja. Chciałbym powiedzieć, że ta tutaj oto panna będzie niedługo w TVN-ie i będzie sławną osobą. Będziecie mogli je zobaczyć w serialu Belle Epoque. Belle Epoque. Kumacie to? Kumacie to? Dziękuję. 658. Bo tak naprawdę aparacik też chciałby być we vlogu, a nie ma zbyt wielu okazji, żeby się tam pojawić.
No, to zapompuj usta. W końcu tyle, tyle wydawałem tyle na tę operację. Moje usta, ja nie umiem. Jesteśmy właśnie u Kamci. Niestety nie ponagrywamy zbyt wiele, ponieważ musimy uciekać na warsztaty. Hello YouTuberia, ja i mój złoty MacBook. Mała biegaczka jak zwykle biegnie na busa. Z góry przepraszam za poruszone ujęcia. Udało się, kolejny przystanek, warsztaciki. Cześć, to my, warsztatowicze. Jesteśmy tu szkolić się i rozszerzać nasze umiejętności, skille. Podziwiamy piękne miasto Warszawę razem z jej budowlami i wszystkimi innymi fajnymi rzeczami. To jest Macias. Witam serdecznie. Ale już nie mylcie z Maciem. Nie, Mac odszedł w zapomnienie. On taki nie jest. Rozgrzaliśmy duszę na Mamsonie, teraz czas rozgrzać ciało na naszym Frankowiczu. Kopiujesz dzisiaj? Dzisiaj kopiuję Żurka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy Szczecin. Wąso Szczecin, tak to leci. Co mówi DJ, kiedy przychodzi do kawiarni? Poproszę kawę, kawę! Kocham old school. Chcę zaznaczyć, że jak w CS-a przeszedłem teraz do CT i gram w jednej drużynie z Prozim. Yo. Ja teraz z Rejem też jestem w jednej drużynie. Mam duże czerwone spodnie, tak jak Reju, mój ziom. Mam dużą plusą. Szybciutko powiem wam, że fantastyczne warsztaty. No, wycisnął z nas siódme poty, co można zobaczyć choćby po zaparowanych szybach. Nie było łatwo, ale na pewno nas to rozwinęło. Ja jestem połamany, pewnie będę chory. Prozi zresztą też, no nieważne, nieważne. Patrz, będziemy tutaj lecieć do Kilo Crew i teraz ziomek, powiem ci, że jestem zuch. Mógłbym teraz iść do harcerzy, mam tyle skilli, że nikt nie wierzy. Pochwalcie się, ile się wasz pociąg spóźnia. Na razie tylko 20 minut. Nie. Wow. Ale czujesz, że to dopiero początek. PKP, tak dobrze. Brawo oni, brawo my. Kończymy tego vloga słodkim Rejem. Tutaj zostawcie suba, a tu możecie zobaczyć poprzedni odcinek. Pozdro.